16 gadżetów z AliExpress. Linki do wszystkich z nich znajdziecie w opisie filmu. iPhone 12 zostały wyposażone w innowacyjne, a zarazem bardzo proste rozwiązanie. W obudowie umieścili magnesy, które pozwalają na podłączenie różnych akcesoriów. Na AliExpress są już pierwsze powerbanki, które możemy podpiąć do plecków i dzięki temu nasz smartfon będzie się ładował bezprzewodowo. Powerbanki ładowane są przez USB-C, mają pojemność 5000 bądź 10000 mAh i ładują smartfon z mocą 15 W. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne. Powerbank jest zawsze na telefonie, ładując go bez konieczności użycia kabli. Czy zastanawialiście się, jak wyglądałby klasyczny telefon w wersji z Androidem? Ten konkretny to hybryda. Telefon stacjonarny na kartę SIM ze wsparciem LTE, który działa na Android Go. Android Go to trochę odchudzona wersja klasycznego systemu, dostosowana do słabszych urządzeń. Dołączona słuchawka łączy się z telefonem przez Bluetooth, dzięki czemu możemy ją zabrać do innego pokoju podczas połączenia. Na samym telefonie, a w zasadzie na tablecie, możecie zainstalować aplikację do sterowania smart home'em i mieć stałą bazę do zarządzania wszystkim w domu. Może być to też ciekawy prezent dla babć, które są przyzwyczajone do stacjonarek, ale z tym mogłyby wykonać wideokonferencję. Jeśli jesteś osobą uwielbiającą podążanie za trendami, to na AliExpress znajdziesz wszystko, co może Cię zainteresować. Na przykład pandemiczna torba maseczkowa. To zwykła damska torebka o wyglądzie wielkiej maseczki N95. Nawet rączki imitują zauszniki. Dostępne są białe oraz czarne. Ciekawa propozycja dla osób mających do siebie duży dystans albo jako żartobliwy prezent dla przyjaciółki. Przypominam jeszcze o kuponie Kupujemy na Ali. Daje on 4 dolary zniżki za wydane 5 dolarów. Jest on dostępny dla nowych kont na pierwsze zamówienie, ale jeśli masz już konto, to koniecznie sprawdź linki w opisie. Co prawda sezon świąteczny już za nami, ale wpadł mi w oko jeden gadżet. Te lampki nie są takimi zwykłymi, które dostaniecie w każdym markecie. To zaawansowane, inteligentne lampki świąteczne, które możecie powiesić nie tylko na choince, ale również ozdobić nimi pokój. Ich innowacyjność polega na możliwości połączenia ich z telefonem i sterowania przez aplikację. Oryginalne lampki Twinkly oferują to, że kierujemy aparat na choinkę i na ekranie zaznaczamy, które LEDy mają się świecić na jaki kolor. Tańsze odpowiedniki na AliExpress reklamują się, jakby robiły to samo, ale to nieprawda. Tak, możemy zmieniać kolory z poziomu telefonu, ale wszystkie naraz na jeden kolor. Niemniej jednak do obu daję Wam linki w opisie. Neony to świetna, świetlna, miejska ozdoba, ale dosyć droga. Ciekawą alternatywą mogą być takie LEDowe taśmy, które do złudzenia je przypominają. Możemy wyginać je na różne sposoby, we wszelkie napisy i kształty. Chcesz stworzyć kota czy chmurkę do pokoju dziecięcego? Nic nie stoi na przeszkodzie. Do wyboru są różne kolory oraz długości. Neon wykonany jest z silikonowego materiału, charakteryzuje się dużą elastycznością, giętkością oraz jest odporny na warunki atmosferyczne. Ale co najważniejsze, wyglądają niesamowicie. W obecnych czasach grafika komputerowa jest obecna wszędzie i jest to przyszłościowy zawód. Dlatego przedstawiam Wam jeden z popularniejszych tabletów graficznych, którego marki nie wypowiem, aby nie dostać demonetyzacji. Jego popularność wynika z wysokiej jakości oraz atrakcyjnej ceny. Tablet graficzny, jak sama nazwa wskazuje, służy do wykonywania rysunków, projektowania grafiki, notowania, fotomontażu zdjęć czy podpisywania elektronicznych dokumentów. Oferuje to, czego myszka nie może, czyli dużą precyzję, naturalne prowadzenie linii i co najważniejsze, odwzoruje poziom nacisku pióra. Ten model wykrywa ponad 8200 poziomów nacisku. Na górnym panelu znajdziemy 10 programowalnych przycisków, które pomogą w efektywności pracy. Ten tablet możemy połączyć z komputerem, ale także z telefonem za pośrednictwem kabla USB. Dostępny jest z wysyłką z polskiego magazynu. Frytownica beztłuszczowa to urządzenie dla osób z nadmiarem kilogramów, ale także dla tych, które nie chcą się do takiego stanu doprowadzić. Prezentowane urządzenie jest jednym z najpopularniejszych na AliExpress, a dodatkowo wysyłane z polskiego magazynu. Dzięki tej frytownicy ograniczymy zużycie oleju nawet o 90%. Poza przygotowaniem frytek mamy możliwość zrobienia w niej także innych potraw. Z łatwością podgrzejemy nasz posiłek, utrzymując walory smakowe, ale co najważniejsze, zmniejszymy ilość spożywanych kalorii. Podobno ta zabawka to następny hit i następca spinnerów. Może warto zamówić ze 2 palety tego sprzętu i zacząć sprzedawać na Allegro. Zabawka Flip-O-Flip jest mała, lekka i wykonuje hipnotyzujące ruchy, działa antystresowo. Można tym w nieskończoność kręcić w palcach, obracać i wprawiać w ruch.
Zbudowany jest solidnie z jednolitej bryły aluminium. Zabawa jest tym niesamowicie satysfakcjonująca. Ostatnio przeprowadzałem mikroremont w łazience, wymieniając uszczelnienie przy wannie i bardzo żałuję, że nie widziałem tego gadżetu wcześniej. Ten profesjonalny nóż to skuteczne narzędzie do pracy z uszczelkami silikonowymi. W zestawie znajdują się również plastikowe końcówki, którymi uformujemy i wygładzimy świeżo nałożoną fugę. Usprawnia on pracę i zdecydowanie pomaga uzyskać zadowalający efekt. Jeśli planujecie wykonać takie prace, to zdecydowanie polecam najpierw nabyć to narzędzie. Większość obudów komputerowych to po prostu prostokątne czarne pudła. A co powiecie na taką wygiętą futurystyczną obudowę? Ma ona szklane ścianki, przez które będziecie mogli oglądać pracujące wnętrze. Podzespoły z podświetleniem RGB są tutaj wysoce rekomendowane. Wygląda bardzo nowocześnie i agresywnie. Takiej obudowy na pewno nie będziecie chcieli chować pod biurkiem. Ogólnie na AliExpress jest ogrom obudów, na przykład ta druga dostosowana do chłodzenia wodnego. Wygląda równie dobrze, mi kojarzy się trochę z tymi robotami Bionicle. Xiaomi Mi 11 to najnowszy flagowiec ze stajni tego producenta. Jest on najlepiej sprzedającym się smartfonem. W 21 dni od premiery nabyło go 1 000 000 osób w samych Chinach. Jest to także pierwszy model ze Snapdragonem 888, czyli jednym z aktualnie najmocniejszych procesorów. Poza elegancką obudową dostajemy podzespoły z najwyższej półki. Poprawione aparaty, główny ma 108 megapikseli. Głośniki stereo, ekran AMOLED z odświeżaniem 120Hz oraz super szybkie 50W ładowanie bezprzewodowe. Tutaj Xiaomi puszcza oczko w stronę iPhone'ów. 8 lutego odbędzie się premiera globalna tego telefonu, ale Wy już teraz możecie kupić swój z AliExpress. Będzie to chińska wersja, ale jeśli chcecie zaoszczędzić kilka stówek, to możecie śmiało brać. Ceny europejskie są zawsze sporo wyższe, a bez problemu będziecie mogli wgrać globalny soft. Ten pojemnik na przekąski nie tylko ciekawie wygląda, ale też jest praktyczny. Ma 10 przegródek, w które schowamy suszone owoce, słodycze czy też słone przekąski. Dzięki swoim kształtom pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na stole. Silikonowa przykrywka zapewnia szczelność po zamknięciu i zapobiega wysuszeniu się produktów. Z takim pojemnikiem będziemy zawsze przygotowani na niespodziewanych gości, oczywiście jeśli wcześniej nie zjemy jego zawartości. A na imprezie goście na pewno będą nią zachwyceni. Czapka LED z LEDową lampką może wydawać się głupia, ale poczekajcie, bo przyda się ona w wielu sytuacjach. Na przykład w dłubaniu przy samochodzie, szczególnie zimową porą. Z taką czapką doświetlisz sobie dokładnie to miejsce, które chcesz, mając obie ręce wolne, a przy okazji będzie Ci ciepło w głowę. To taka lampka czołówka, tylko że lepsza, bo nie odstaje tak od głowy, jest ciepła i wygodniejsza. Kolejne zastosowanie to bieganie po zmroku, gdzie nie ma oświetlenia drogowego. Rozjaśnić trasę, a przy okazji sprawi, że będziesz bardziej widoczny. Ciekawy chiński instrument. Mały stalowy bęben wydaje z siebie dźwięki o różnej tonacji po uderzeniu w odpowiednie pola. Nawet niekoniecznie jest to instrument do tworzenia utworów, a właściwie buddyjskie narzędzie używane podczas jogi i medytacji. Wydobywa z siebie delikatny, relaksujący dźwięk. Jest bardzo prosty w użyciu, a co najważniejsze, nie potrzebujemy żadnych muzycznych umiejętności, aby wydobyć z niego przepiękne brzmienia. Sami posłuchajcie, jak gra. Miś z róż ukryty w stosie różanych płatków to dobry pomysł na prezent walentynkowy. Idealny prezent od serca, który wyraża więcej niż 1000 słów, szczególnie jeśli złożymy go własnoręcznie. Miś jest wykonany ze styropianu i obłożony jest różyczkami. Taki prezent jest długotrwały, niezwiędnie i może posłużyć później jako ozdoba domu. W niektórych sklepach sprzedawcy wołają za taki nawet po 500 zł, ale oczywiście można go dorwać dużo, dużo taniej. Idealny prezent na walentynki, często widziany u instagramerek. Z Ali na walentynki może już nie dojść, ale wrzucam Wam także link do Allegro. I to już wszystkie gadżety na dzisiaj. Przypominam jeszcze o kuponie Kupujemy na Ali, który daje Wam 4 dolary zniżki przy wydanych 5 dolarach. Oraz o tym, że linki do wszystkich gadżetów znajdziecie w opisie filmu. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!